Dziś w moim salonie suknię idealną wybierze Joanna Tańska, zawodniczka sportów sylwetkowych, mistrzyni świata w bikini fitness. Cześć Asiu, witam Cię w moim salonie. Dzień dobry, cześć. Fajnie, że jesteś. Powiedz mi, czy Ty już wcześniej byłaś w jakimś salonie? Byłam dwukrotnie, to jest mój trzeci raz i mam nadzieję, że się uda. To trzech razy sztuka? Tak, właśnie na to liczę. Cieszę się, że Asia trafiła w moje ręce, do mojego salonu, bo jestem przekonana, że to już będzie ostatnie miejsce, w którym będzie szukała sukni ślubnej, bo ją tu znajdzie. Czy masz już jakieś doświadczenia z sukniami ślubnymi? Czy na przykład już po tych dwóch wizytach wiesz, czego szukasz? Wiesz, jak ma Twoja suknia wyglądać? Tak, i właściwie te pierwsze moje razy z salonami to myślę, że właśnie były po to, żeby sprawdzić, w którym kierunku w ogóle się gdzieś powinnam obracać i faktycznie to się udało, bo jakiś kierunek swój mam. Nie wiem, czy to jest czas, żeby opowiedzieć, tak? Okej. No to myślę, żeby to była raczej bogata suknia, tak z grubej rury zacznę. To znaczy myślałam, że będę dobrze się czuła w klasykach, w białych, w gładkich i tak dalej. Natomiast jak przymierzyłam, okazało się zupełnie inaczej. Chyba jestem sroczką, chyba lubię błyszczeć, chyba lubię, żeby się tam działo na tych sukienkach, także w tym kierunku bym się wolała kierować. Jeśli chodzi o kształty i tak dalej, no to żeby była zwiewna, taka może młoda, trochę szalona, ale raczej w stronę księżniczki niż rybki. Naprawdę? Naprawdę. Właśnie w moich tutaj najbliższych osobach miałam dwa obozy. Miałam obóz rybki i obóz księżniczki. To było wielkie starcie. I jak zaczęłam przymierzać te sukienki, to faktycznie ten obóz rybki szybko przeszedł na stronę księżniczki i okazało się, że znacznie lepiej to wygląda też dla nich, także chyba w tą stronę. Mając taką figurę jak Asia, to faktycznie można mieć problem, czy rybka, czy księżniczka, bo ja mam wrażenie, że ona ma figurę świetną. Więc to jest tylko kwestia tego, w czym będzie się lepiej czuła. Czy ten Twój pomysł na bogatą księżniczkę tak naprawdę pasuje do całego pomysłu na ślub i wesele? Właśnie, kurczę, do końca nie wiem. To znaczy, to ma być wesele troszeczkę w stylu glamour, ma być elegancko, ma być ładnie, ale to będzie przełamane roślinnością, pomarańczą, cytryną. To ma być takie bardzo świeże, troszeczkę wakacyjne. Troszeczkę szalone, ale w tym wszystkim bardzo eleganckie. Czy sam ślub będzie w kościele, czy w jakimś plenerze? Będzie to ślub plenerowy, będzie to ślub, który odbędzie się zaraz obok sali, także wszystko jest na miejscu. Mam nadzieję właśnie dlatego, że będzie piękna pogoda. Jak spadnie deszcz, no to nie wiem, co będzie, ale jakoś musimy sobie wtedy radzić. No natomiast tak, to będzie ślub w plenerze. Do ślubu w plenerze i w takim klimacie właśnie z cytrynami, włoskim, trochę kojarzącym mi się z Capri, będzie pasowała suknia okroju księżniczki, tylko to musi być odpowiednia księżniczka. Powiedz mi, kto dzisiaj, jakie masz teamy? Team ryba, team księżniczka już były, kto dziś jest z tobą? Dzisiaj będzie mi towarzyszyć moja mama, moja babcia i najlepsza przyjaciółka. Są to mi najbliższe kobiety, które mam na miejscu na co dzień cały czas, które są moim wsparciem i mam nadzieję, że tutaj również się sprawdzą. Bardzo cenię sobie ich zdanie, dlatego wybór padł właśnie na nie. Jaka piękna trójca tutaj ze mną. Ja słyszałam, że wy w tej konfiguracji już byłyście razem z Asią wybierać suknię. Tak, tak. No i słyszałam, że nic z tego nie wyszło. No niespecjalnie. Nie do końca, tak. Tak. Czyli po prostu jeszcze nie było tej sukni, która by skradła jej serce. Nie. Ciekawa jestem, bo Asia mi powiedziała, że tutaj mama jest bardzo wymagająca. Czy trudniej będzie skraść tą suknią serce Asi czy mamy? Trudno jest powiedzieć. Ocenimy i będziemy, myślę, wspólnie podejmowały decyzje. Oczywiście moje zdanie będzie najważniejsze. Mama rządzi. Mama rządzi. No właśnie, to co zaczynamy? Pewnie. No to zobaczmy Asię w pierwszej sukni, takiej najbardziej romantycznej, powiedziałabym, propozycji. Pierwsza sukienka dla Asi to suknia okroju księżniczki z delikatnym, długim rękawkiem, troszkę nawiązująca do tego plenerowego klimatu. No ja się chyba czuję dobrze w niej. Co sądzicie? No wygląda dobrze. A pokaż plecy. Tak się przekręcić. O, nie widać. Aha, tu jest tak niby dekolt, a nie dekolt. Tak, taką mamy siateczkę w kolorze skóry, która
jest taka właśnie transparentna zupełnie. Jest ładna. Jest tak. ładna. Dla mnie na przykład delikatnie jest zamknięta, nie widać pleców, chociaż plecy bym wolałam, bo otwarte twoje. Jak ja teraz zobaczyłam ciebie tyłem, to mam takie poczucie, że mogłyby być bez siateczki, ale tak, w ogóle mógłby być głębiej wycięte. Tak, 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 tak. Możliwe, możliwe. Mi się Przód tak wydaje, że właściwie bardzo. Te fałeczki takie u mnie się sprawdzają, no tak, tak mi się wydaje. Bardzo tak, piękny. Bardzo ładnie z przodu jest zrobiony tutaj przy talii, przed biustem. Tak, podkreśla fajnie. No to jest ładnie, to mi się też podoba. Asia wygląda bardzo dobrze w tej sukni, ona pięknie leży na jej sylwetce, ale mam takie poczucie, że ta suknia jest dla niej za delikatna. Że trochę ta jej sylwetka, kiedy nie jest napięta, może zwieść. Natomiast jej charakter totalnie się przebija i jest za mocny. I nie wiem, czy jej charakter jest za mocny, czy ta suknia jest za delikatna. Zwalmy to na suknię. Dub jest fajny, ale ja tak. akurat się zastanawiam, czy to otworzyć trochę tą sukienkę. No to nie jest ogólnie głupi pomysł, to nawet całkiem nieźle wygląda, jak tak sobie, nie? Bo tak z górą jest... Nie wiem, mi się nawet podobało z tym błyskiem. No właśnie, mi też raczej bardziej. To podnieś jeszcze raz, pokaż jeszcze raz. Z takiego pazurka dostaje. No. Żeby tak, o kurczę, to mi się już podoba. Także tu by było ewentualnie jakieś negocjacje, jeśli chodzi o wygląd sukienki. 50 na 50. Aż tak? Nie, 70 na 50. Tak. To chyba nie da rady. 70 na 30 może. Ja mam takie poczucie, że ta suknia bardzo wpisuje się w ten klimat, o którym Asia powiedziała, w to, że ślub ma być w plenerze. No tak. To będzie na zewnątrz, na świeżym powietrzu, będzie zielono, będzie trawa, będzie bardzo blisko natury. Dlatego te listki, które są na tej sukni, nawiązują do tego naturalnego elementu. No i ta suknia oprócz tego, że jest księżniczką, o której Asia mówiła, ma w sobie właśnie taką dużą lekkość. Tak, no tak, to jest właśnie wszystko na plus, że ona jest bardzo bogata, wbrew pozorom, tak. bo ma tutaj dużo błysku, tutaj jest przepięknie wykończona góra i ona na pewno dobrze wyglądała na zewnątrz, na dworze, na tym ślubie plenerowym, to na pewno ona by wyglądała dobrze. No dobrze, to ja bym zrobiła tobie zdjęcie w tej sukni, żebyśmy mogły potem na koniec sobie porównać te zdjęcia. Bo to czasami człowiek potem zapomina, jak jesteśmy przy trzeciej, to panny mówią, na pewno. O Jezu, a ja ta była pierwsza. Zdecydowanie. Nauczona doświadczeniem, że panny młode w tych emocjach, w tej nowej sytuacji, często mierząc trzecią suknię ślubną, zupełnie już zapominają, jak wyglądała pierwsza. W związku z tym postanowiłam zrobić zdjęcie każdej z tych sukienek, żebym potem te zdjęcia mogła wydrukować. Mam bardzo fajną, małą, przenośną drukarkę od Canona, nazywa się Selfie. I te trzy fotografie Asia ode mnie dostanie, dzięki temu będzie mogła je porównać, przyjrzeć się, w której sukni jak wyglądała, żeby podjąć dobrą, finalną decyzję. Mam takie poczucie, że już naprawdę bardzo rzadko chodzi się wywoływać zdjęcia, bo cały ten proces, trzeba iść, coś zrobić, często nas przerasta. Natomiast posiadanie takiej małej, mobilnej drukarki w domu to jest bardzo cenna rzecz. Czasem możemy wydrukować sobie zdjęcie, które zrobiliśmy dosłownie przed chwilą, na przykład, nie wiem, pierwszy kroczek dziecka, wiadomo, że to nagrywamy telefonem albo robimy zdjęcia i w sekundę możemy mieć to na papierze. Te zdjęcia w telefonach bywają takie ulotne i takie nierealne. Asiu, ty jesteś bardzo utytułowaną sportsmenką, oprócz tego, że jesteś mistrzynią Polski, Europy, no to jesteś też mistrzynią świata w bikini fitness. To musi być naprawdę trudny zawód. Tak, generalnie tak, siedzę w tym sporcie no, cała, że tak powiem, łącznie z moimi przyjaciółmi, generalnie całe, wszystko to, w czym się obracam, jest związane z moim sportem. Moja praca, jestem trenerem prezencji scenicznej, prowadzimy sklep z kosmetykami, bronzerami, właśnie pod ten nasz sport, także wszystko generalnie obraca się właśnie w tym klimacie. Jak wygląda twoja codzienność? Aktualnie jestem na tak zwanym off-seasonie, gdzie od roku mam przerwę od startów, natomiast jakbym miała opisać ten swój taki rytuał w czasie sezonu startowego, no to generalnie jest to wczesna pobudka, trening cardio, w zależności od tego, jak blisko mamy do zawodów, czy jaki procent tkanki tłuszczowej musimy jeszcze zrzucić do tych zawodów. Na uczelni generalnie też studiowałam na Akademii Wychowania Fizycznego, więc też byłam w tym sporcie dosyć mocno aktywna. Cały czas w ruchu. Tak, cały czas w ruchu. Po powrocie to były też treningi, to były treningi siłowe, to były jednostki z pozowaniem, żeby zaprezentować wszystko to, nad czym pracujemy w dniu zawodów. Przygotowanie posiłków na kolejny dzień i właściwie pójście spać. Nie było tu za bardzo czasu, chyba nawet chęci na jakieś imprezy czy takie, powiedzmy, młodzieżowe, studenckie życie. Asia zdecydowała się na sport, który jest bardzo wymagający, który jest bardzo obciążający dla organizmu, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, więc myślę, że absolutnie najsilniejsze tylko jednostki są w stanie
przetrwać, dotrwać do zawodów, a co dopiero wygrać Mistrzostwa Świata. Pełen szacun. Czyli to jest tak, że wyliczasz dosłownie każdy łyk wody i każdy gram jedzenia? Każdy gram jedzenia, tak, dokładnie tak. Jak mamy sezon startowy, odliczamy te tygodnie do startu, to faktycznie ważymy każdy gram każdego produktu i nie ma miejsca na coś spoza tej listy, czy spoza tego wyważonego swojego jedzenia. Także waga towarzyszy mi no codziennie, taka kuchenna. Co do łyku wody, faktycznie przed samym startem to robimy. Tak normalnie nie, normalnie oczywiście pijemy bez liczenia wody, bo to już byłaby przesada, ale faktycznie jest tak zwany peak week, który jest właśnie tym tygodniem, około tygodniem przed startem, gdzie ważymy, no już wtedy naprawdę właśnie wodę, każdy gram soli, nie ma tutaj miejsca na sól na przykład gotową w jakimś produkcie, tylko to już musi być tak wyczyszczona dieta, gdzie sobie sami dokładamy odważony na przykład gram soli do posiłku i to wszystko jest takie bardzo, bardzo dokładne. To, o czym mówi Asia, jest przerażające, wręcz takie nieludzkie. Wydaje się być takie nierealne w ogóle. Natomiast jeżeli tego ten sport wymaga i ona ma tego pełną świadomość, to trzeba respektować, że ma na to siłę. Jak ty sobie radzisz z czymś, co wszystkich, mam poczucie, ludzi sukcesu dotyka, czyli z hejtem, bo akurat zdecydowałaś się na taki sport, który ludzie lubią hejtować. A często ktoś, kto nie ma o tym zielonego pojęcia, rzuca hasła typu wyglądasz jak mężczyzna, to zero kobiecości, fu, obrzydliwe i naprawdę takie czasami są komentarze odnośnie tej sylwetki dosyć negatywne. Ja jestem tym przypadkiem, co jest akurat dziwne, bo właśnie zdobyłam Mistrzostwa Świata Europy i te najważniejsze tytuły, a jestem przykładem tej zawodniczki, która dopóki się nie napnę, to nie widać kompletnie nic, to znaczy można by się zastanawiać, czy ja w ogóle coś ćwiczę. Czy ta sylwetka faktycznie zmienia się tak bardzo poprzez napinanie tych mięśni? Napniesz? A muszę? No proszę, chodź jest... jeju, pokaż, bo chciałabym zobaczyć te różnice, o której mówisz, bo widzę, wiesz, normalną, smukłą dziewczynę. Nie przypuszczałabym, że jesteś mistrzynią świata teraz. No właśnie, to tak generalnie niepozornie wygląda. Natomiast no, teraz też nie będzie tego efektu, bo jestem oczywiście w ubraniu. Natomiast tak. No, jeżeli stoję sobie tak prosto, to po prostu stoję, a na przykład w naszej klasycznej pozycji przodem startowej, no to już to gdzieś tam to się buduje zupełnie inaczej. Ta obręcz barkowa nam tutaj się dosyć szeroko rozkłada, czworogłowe się napinają, tak jak na przykład staniemy sobie tyłem, to tak samo te plecy widać, że one są po prostu szerokie, czego normalnie gdzieś tam nie widać, dopóki się właśnie nie napnę, nie pokażę tych mięśni, jakoś ich nie wyeksponuję. Niezłe. No nie wiem, no to w przypadku wybierania sukienki myślę, że jest to trochę mała taka przeszkoda, natomiast no mam nadzieję, że ją przeskoczymy. Co ty? Żadna przeszkoda. Super. Zobaczymy. Przed nami druga suknia. Druga suknia dla Asi to tym razem ryba. Przepięknie zdobiona od góry do dołu, gorsetowa, posągowo piękna suknia, no i doczepiana tiulowa spódnica. No i co? Jest fajnie. A powiem wam, że kurczę, jest. Dobrze się czuję. Tak, jest inaczej. Jest. Szałowo. No i to jest moment, kiedy wszyscy się zdziwili i zaniemówili. Bo już nie było nadziei w rybie, a okazuje się, że Asia w rybie może wyglądać zniewalająco. Jest taka nie rybia. No jak nie rybia? No, no bo mało rybia na rybę. Stąd, jakby się tak, to może znaczy, przez inaczej, tą dopiętą. Bo to jest dopięte specjalne, tak jakby do księżniczki. Ale to jest, babciu, element zdejmowany i tego nie ma wtedy to, słuchaj, wcale. To na bogate, dwie sukienki będziesz miała. No trochę tak. No mi się podoba. Mi się też dobrze podoba. Wyglądasz. W sensie, że jestem zaskoczona, że mi się podoba. Że jest fajnie, naprawdę. Że jesteś młoda i ona ci podkreśla to. Nie robię ci taką zbyt poważną panią. Ja się czuję w sumie poważnie, ale tak... Rybka była dla mnie kompletnym zaskoczeniem, dlatego że ja rybkę już zdążyłam jakiś czas temu skreślić i nie brałam jej pod uwagę. Tutaj natomiast no, znowu zrobiłam do niej podejście i mile się zaskoczyłam. Ta rybka mi się podobała, a nie wiem, a my to możemy ściągnąć, żeby to zobaczyć, żeby pokazać. Tak, na pewno bym, jakbym już miała taką sukienkę, to na pewno na wieczór na pewno byś zdjęła. Dwie opcje sobie tutaj. Że potem zostaje. Czekaj, jako bo taka szpileczka. Czek. Wieczorowa sukienka. Do góry. No. Jest ładna. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Zostaje tak. Właśnie, ładna mama jest, była ale... na początku za rybą, potem te ryby odpadły. No właśnie, a teraz jest nie, to jest zupełnie co innego. Ona nie jest taką typową, ale w sensie... Ta rybka, ta sukienka... Jest typowa rybka, dodaje tobie uroku. A w porównaniu do tamtej? Mi się to bardziej chyba podoba. Chyba ta.
Mnie się obie na razie podobają. No, i ty w nich. Babcia zakochana. No dobrze, a ja mam jeszcze takie pytanie właśnie w sumie do babci. Ponieważ ta wnuczka tyle trenuje, tyle wyrzeczeń, ta taka restrykcyjna dieta. Czy były takie sytuacje, że faktycznie przyjeżdżała do babci na święta, na obiad i co, babcia ugotowała, a ona nic nie jadła? Nie, babcia jeździła na święta do nich. Do nich, czyli korzystała, tak? Babcia się potrafi ustawić, babcia to wie, jak podejść do spraw. Czyli nie było takiej sytuacji, że coś babcia dobrego zrobiła, a ona mówi, ach, nie zjem, bo jestem na diecie. Nie, ja nie umiem gotować. Co ty mówisz? O, jaka skromna, oczywiście, że potrafisz. Kokietuje? Oczywiście, że tak. A co babcia robi najpyszniejszego? A kto robi moją ulubioną rybę po grecku na święta, jak już jesteśmy w temacie świąt? A? I barszczyk grzybowy. No. A. Ciekawa jestem, jak otoczenie reaguje na to, że nagle... A to w zależności od otoczenia. Tak, zazwyczaj mamy takie około siebie ludzie, że nas wspierają. I rozumieją. A jak to nie rozumie, to przepraszamy, to spotkamy się za parę lat. Następna wizyta. No, bardzo możliwe. Mniej więcej. No dobra, moje drogie, ale jak tak rozmawiamy o jedzeniu, to ja aż trochę zgłodniałam, więc chciałabym pozostać w tym temacie i zróbmy tutaj takie magiczne stoliczku na krysie. To jest mój sposób na idealne, zdrowe odżywianie. Zapraszam Was do skosztowania tego drugiego śniadania. Ja akurat korzystam z diety Nice to Fit You i w ostatnim czasie też Asia z niej korzysta. Tak, mam tą przyjemność, ja już różne cateringi generalnie testowałam, dopiero zaczynam przygodę z tym, no i zobaczymy jak się ułoży, ale jestem miło zaskoczona już teraz. Dieta z Nice to Fit You to idealny sposób na zdrowe odżywianie, regularne posiłki, to świetna propozycja dla osób zapracowanych albo też dla przyszłych panien młodych. Tak się teraz zastanawiam, a jaką ty sobie kaloryczność wybrać? Ja sobie w ogóle skorzystam jeszcze z lepszej opcji, gdzie tam sobie konkretne posiłki w ogóle zmieniam kalorycznościowo, więc to nie jest jedna konkretna dieta, tylko mam tam, ja nie wiem ile tam jest łącznie, ale to jest chyba 1800, coś takiego łącznie mi wyszło, także tak myślę, że w porządku na razie. Zamawianie tej diety jest bardzo proste, dzięki temu, że mają swoją aplikację, w której zamawiacie dietę, zamawiacie kaloryczność, wybieracie, czy będzie to dieta wegetariańska, wegańska, foodie, tych opcji jest naprawdę sporo. W tej aplikacji bardzo łatwo się poruszać, macie przykłady posiłków pokazane na zdjęciach, no i aplikacja cała też bardzo elastycznie odpowiada na Wasze potrzeby, tak żeby posiłek zawsze do Was dotarł, nawet jeżeli niepostrzeżenie zmienia się Wasz plan pracy. Ja już po marchewce jestem, teraz idę w słodko. Mam tu dla Was talerzyki, testujcie się. Dziękuję. Przekazujcie tutaj dalej. Jeżeli macie ochotę spróbować tej diety, to z kodem Wedding Dream otrzymujecie 12% rabatu na zamówienie. Jest fajnie, tutaj sobie babsko gadamy, śmiejemy się i wybieramy, ale ja jeszcze chciałam porozmawiać o bardzo ważnym tutaj pierwiastku. Gdyby nie on, to byśmy się pewnie nie spotkały. Czyli o Twoim mężczyźnie, o Twoim narzeczonym. Czy on też jest sportowcem? Że my się poznaliśmy bardzo wcześnie, bo jesteśmy razem i ślub będziemy brali po 11 latach związku. To znaczy my poznaliśmy się w pierwszej klasie gimnazjum, mieliśmy, ja wiem, po 13-14 lat jak się poznaliśmy i tak jakoś los chciał, tak los to napisał, że się wtedy ze sobą związaliśmy i jesteśmy razem do teraz, także jak się poznaliśmy, nie miałam zielonego pojęcia, czym jest bikini fitness, czym jest siłownia i co i czym jest mąż. I czym jest mąż, dokładnie. Nie miałam pojęcia, jak to będzie gdzieś tam w przyszłości wyglądało. Natomiast dzisiaj on się zajmuje zupełnie czymś innym, ja czymś innym, ale razem się fajnie uzupełniamy i tak to idzie. Na maksa trzymam za nich kciuki, bo nadal będąc bardzo młodymi ludźmi, są ze sobą już kilkanaście lat. No to chyba musi być przeznaczenie. No przed Wami taki ważny krok, po już dosyć długim czasie, jak się okazało. Zastanawiam się, czy Ty myślisz o Waszej dalszej przyszłości, o kolejnych jakichś takich ważnych zmianach, decyzjach w życiu. Próbuję tutaj nawiązać do bycia mamą. Zacznijmy od tego, że wiadomo, chciałabym być mamą i mam nadzieję, że będzie to w całkiem niedalekiej przyszłości. To zobaczymy, co los przyniesie. Natomiast faktycznie gdzieś tam myślę na przestrzeni roku, maksymalnie dwóch, to się wszystko zacznie dziać. Mam tego świadomość, jak to wygląda, jakie to są procesy. Faktycznie jest to coś, co wyłączy mnie z mojego sportu na dłuższy okres czasu.
bo poza całym okresem ciąży, no to jeszcze jest ten powrót później do formy, do ewentualnych kolejnych zawodów. Natomiast oczywiście mam tego świadomość i absolutnie mi to jakoś nie przeszkadza, nie przeraża mnie, to jest coś, na co też jestem gotowa. No i dlatego też ta przerwa teraz jest taka, a nie inna, bo to jest po prostu wpisane też w to, że muszę zrobić pauzę w moim sporcie. Rozumiem, że to, że Dawida dzisiaj z nami nie ma, oznacza, że suknia ma być dla niego niespodzianką. Tak, ma być kompletną niespodzianką, kompletną tajemnicą, on sam tego bardzo chce. A czy on ci mówił, jak mogłabyś według niego wyglądać na ślubie? To, co wiem, no jestem tego, o tym święcie przekonana, że co by to nie było, jak się nie pojawię, no to on będzie kompletnie wzruszony i będzie zachwycony. To jest bardzo wrażliwy facet, także wiem, że tam będą łzy bardzo żewnie leciały, w jakiej formie nie wyjdę. Teraz Asia w trzeciej sukni. No, tu widzę chyba największe uśmiechy, słuchajcie. Taka ładnie. Śnieżka. No kurczę, ale no Śnieżka, ale co, ładna, nieładna? Ładnie, no. No a co? Ty jak? No ja okej, okay. W sensie ładnie. Wyglądasz tutaj ładnie, okay. Tak jak powiedziałaś przy pierwszej, wyglądasz poprawnie. Okej. Okay. Ale chyba mi bardziej się syrenka podobała. Mama powróciła do teamu ryba. I słusznie. No ja już nie wiem. Jak na ciebie patrzę, to mam wrażenie, że ty wiesz. No nie wiem właśnie. No chyba uśmiech to też był w tej najbardziej. W tej? Tak, w ostatniej. Dziewczyny zobaczyły, że nie tylko ta suknia jest piękna, ale że Asia w niej wygląda wyjątkowo, bo na jej twarzy dzieje się magia. Babciu! Wydusić siebie. Jak ta suknia? No ja mówię, mnie troszkę brakuje tam takiego, tak, coś. Babci się ewidentnie nie do końca gra tutaj ta nagłość. Tak wyczułam to już. Bo jeszcze jest taka opcja, że tak naprawdę to możemy zrobić jako ramionczka takie. Tak, ale no nie wiem, czy chyba nie, chyba w moim przypadku nie. Znaczy ja już tu widzę wtedy poszerzoną górę, nie? Mi się akurat wydaje, że tą szerokość twoją, tak jak mówiłaś, że... Znaczy to wcale nie wygląda źle ogólnie, tylko nie wiem, czy mi to pasuje. Wtedy tutaj to by przeszło troszeczkę do przodu i wtedy inaczej by był siluet zrobiony z przodu. Ale tak to tutaj tą paszkę ładnie zasłania. Znaczy powiem wam tak, ta paszka, ładnie to nazwałaś tutaj, no to zniknie jedynie w długim rękawku. To będzie widoczne, no ja mam taką też figurę, tak? To jakby ja tego nie zmienię. Ta twoja właśnie to, co mówiłaś, szerokość ramion. No to akurat jest szerokość. Szerokość jest ładnie. Tutaj nie widać szerokości, a to jest po prostu, tak? No nie wiem, taka moja uroda. Może coś do ślubu jeszcze się tkwi. Każdy tutaj ma. Ale to zniknie tylko, jeżeli ja to będę miała całkiem zakryte. A właśnie, tył pokaż. No to ładnie. Co sądzicie o tym? Na plecy ma ładne. Plecy ładne, tak. Asia chyba mogła użyć tego sformułowania, ma totalnego byzika na punkcie swojego ciała, swojego wyglądu, swoich proporcji, co nie jest łatwe, bo mając tak piękną sylwetkę, nadal mierzymy się z jakimiś problemami, wadami, tu jej wychodzi, tu za szeroko, tu nie jest do końca zadowolona, tutaj jak pupa, tutaj za szeroko w biodrze. Patrząc na nią, to jest niesamowite, o czym ona mówi. Jesteśmy tu wszystkie z tobą, ale z ostateczną decyzją zostaniesz sama. Wiem. Trzymamy kciuki za ciebie. Jesteśmy przekonane, że w każdej będziesz wyglądała pięknie. Zresztą Asia to jest zdecydowana kobieta, a tutaj mówi, ty powiedz. Ja zdecydowana. Ja zdecydowana. Po prostu ale zawsze postawia na swoje. A to jest inna sprawa. No to zobaczymy, jak wyglądasz w finale i którą suknię wybrałaś. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Nie mogę się już doczekać efektu metamorfozy. Asia otrzymała ode mnie zdjęcia w trzech stylizacjach, więc na spokojnie może sobie pooglądać, zastanowić się i wybrać tę najpiękniejszą. Przed nami wielki finał. Za chwilę zobaczymy, która to będzie suknia, ale ciekawa jestem, jak obstawiacie. Mama? Myślę, że trójka. Babcia? Dwójka. A dwójeczka, Ola? Ja też za trójką. Za trójeczką. Tak. Asiu, zapraszam.
No co ja mogę powiedzieć? Muszę napatrzeć. Co wy sądzicie o tych włosach? Wiesz co, bardzo ładnie. Ojej, to... Nigdy w życiu, nigdy nie miałam spiętych nisko włosów. Podoba wam się? Tak. Ślicznie wyglądasz. A kurczę. Tak inaczej zupełnie. Pięknie. Idealnie, no zatkało mnie! O nie mogę, to jak mama tak zareagowała, to słuchajcie, coś jest na rzeczy. Znaczy, że jest dobrze. No. No! Wow. Jak a jaki balon fajny. Taki śnieżek jesteś. Śnieżka. Królewna. No ładnie, jest ładnie. No ja to nie wiem, co powiedzieć. Jesteś też miło zaskoczona? Miło, miło, bardzo miło. Ale w ogóle musiałabym chwilę, wiecie, ochłonąć, parę razy zabrać lustro, spojrzeć jeszcze raz, czy to ja, czy to ja. Twój uśmiech nam dużo mówi. Moja mina, twoja rozpromieniona buzia, szczęśliwa buzia mamy, to wszystko nam bardzo, bardzo dużo mówi. No ja ci powiem, że miałaś trudny wybór. Naprawdę? Ale zdecydowałaś. Dobrze? Powiedz to głośno. Jakby mój Dawid mnie tak zobaczył, to by kompletnie mnie nie poznał. Nigdy w życiu nie widział mnie w takich włosach, autentycznie. Po tylu latach czas na niespodzianki. Naprawdę? Czy się to dobry moment na te niespodzianki? Kochana moja, ja tobie bardzo dziękuję. To był wspaniały czas, wspaniały dzień. No i z takim efektem, z takim sukcesem kończyć to jak mistrzostwo świata. Więc wspaniale było w ogóle cię poznać i twoją rodzinkę. Super dziewczyny, że jesteście. No i cóż, trzymam kciuki, żeby ten ślub był piękny. Bardzo dziękuję. A teraz pewnie wszystkie dziewczyny marzą o tym, żeby cię uściskać. Ale ona co? Tak wysoko. Mama najbardziej, tak. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj.